Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj w moim ręku dwie butelki wina, więc powinno być wesoło. Zapraszam na film. Tak się tutaj zabawiamy w Domi Drewno, a tak na poważnie to butelki jak najbardziej się przydadzą, ale pić nie będę teraz, może później. A tutaj przy mnie noga, czy jedna z części ławki, którą wykonywałem, jako że nie lubię odpadów, czy też rzeczy, które zostają z poprzednich realizacji, ponieważ oczywiście one się zawsze muszą przydać, muszą zostać, ale za chwilę nasz warsztat wygląda tak, że mamy po prostu same resztki i zawsze staram się, jeśli mam czas, to wymyślić jeszcze jakiś inny projekt, żeby wykorzystać to. No i tutaj jest ta akacjowa, całkiem sporej wielkości element taki akacjowy, który w tym momencie ma 190 na 190. W pionie 650, 660, tutaj do tego skosu, więc kawałek solidnego drewna i pomyślałem, że warto byłoby to wykorzystać, zrobić coś od razu z tego. I kiedyś gdzieś przeglądając sieć znalazłem taki dosyć fajny projekt właśnie stojaka na wino. Stąd też te butelki. Spróbujemy to wykonać. To drewno tutaj w warsztacie już leży sobie tam, nie wiem, z 2-3 tygodnie, więc jak widzicie, pęknięcia się pojawiają, no i prawidłowo, w końcu tak to ma funkcjonować. Więc zanim zacznę cokolwiek robić, pójdę jednak na strugarkę. Zresztą tutaj z tej strony widać jeszcze po taśmówce. Przestrugam to, doprowadzę z powrotem kąty proste do ładu, utnę z jednej strony i z drugiej strony i to będzie mój element, no, od którego wyjdziemy, od którego zacznę całą pracę. Następnie postaramy się wywiercić na wylot kilka otworów na kilka butelek wina, czyli cały ten akacjowy klocek będzie samym stojakiem. Czy to będzie stabilne? Powiem szczerze, nie wiem. Sam klocek, no w tym momencie się buja, no bo jest krzywy tam na dole, ale on jest, kurde, no, z 10-15 kg musi to ważyć, więc teoretycznie powinno być to stabilne i nawet jeśli dociążymy te, nie wiem, jeśli te butelki by się pojawiły z jednej strony, raczej nie powinno się to przewrócić. Sprawdzimy. Jeśli byłoby coś nie tak, że ze stabilnością, zawsze można dodać jakąś podstawę. Tym się zajmiemy później. Otwornice. Niestety nie mam tych wersji long. Zostały mi te krótkie, 80 mm. I tutaj też zastanawiam się, czy nie będzie jakiś problem z wierceniem. No bo tak naprawdę będę musiał wywiercić, wybrać urobek w jakiś sposób, jeszcze nie wiem jaki, i później znowu, no i pewnie zakończenie z drugiej strony. Więc praktycznie, kurczę, na 3 razy będę musiał to wybierać. Czy się uda? Zobaczymy. Nie mam jeszcze sposobu, nie sprawdzałem, jak to zrobić, czy to się będzie dobrze wybierać, czy nie. I tutaj również te otwory, które będą powstawać. Część będzie na przykład tak, ale część spróbujemy zrobić, żeby ta butelka wina wystawała trochę na zewnątrz, więc pokombinuję. Muszę to jakoś rozrysować. Na razie sformatuję materiał, a później będę próbował to zaprojektować. No a później zobaczymy, jak się spiszą otwornice i jedna wkrętarka, znaczy wiertarka, druga, zobaczymy, która. Może sieciowo zrobię, żeby nie męczyć akumulatorowych wkrętarek. Radyjko przy mnie mam, wino, więc nie będę się nudził. Jak Litka zadzwoni, to powiem, że no, ciężko pracuję. Dobra, koniec gadania, czyli najpierw strugarka, czyli inaczej, strugarka w opcji wyrówniarki,
później grubościówka, te kąty będą zachowane, później docinam na pilarce i wracamy na strugnicę do wiercenia.
Mam dość. Wydawało się to dosyć proste, oczywiście na samym początku, ale nie podejrzewałem, że Akacja będzie stawiać taki opór. Ta jedna z wiertarek, które używałem, udało mi się ją zagrzać. Czerwona dioda świeciła mi się tutaj przez 15 minut, później nie mogłem jej odpalić, czyli była po prostu przegrzana. Musiałem wyciągnąć naprawdę dużą wkrętarkę, największą jaką mam chyba i najmocniejszą, i tamto dopiero mogłem to skończyć. Jeśli miałbym robić to drugi raz, to pewnie można byłoby się oprzeć, tylko wykonać te takie zewnętrzne. No bo oczywiście z tym najwięcej było wyciąganie, wybijanie tego ze środka, po prostu masakra taka, że łapy bolą, ale jakoś się udało. Czyli jeśli miałbym zmieniać to, zrobiłbym pewnie takie. Ominąłbym te środkowe, chociaż oczywiście to jest ciekawsze, jak to jest jakoś tam losowo ułożone. Kolejną rzeczą, którą no musiałem dodać, ale wizualnie oczywiście to wtedy też dostaje uroku. Kliny w kształcie tych, nie wiem, muszek czy tam motyli, ponieważ jedno z tutaj z zewnętrznych jak gdyby usłojeń dosyć słabo się trzymało i trzeba było to wzmocnić, wtedy nic się z tym nie stanie. I co jeszcze? Co jeszcze? Celowanie, właśnie, bo ta otwornica, którą miałem, mówiłem, ona nie, oczywiście nie ma nawet takich długich otwornic, żeby przejść na raz. I tutaj to celowanie tym pilotem w jednym miejscu, chyba dosłownie, chyba tutaj, czy tutaj, gdzieś dosłownie o 2 mm się gdzieś to minęło, czyli na środku jest jakiś tam taki garb, ale z tego co widziałem, który to jest to. Ten garb wyszedł u góry, więc butelka, nie wiem, gdzieś tam się nie chwieje, czy nie ma z tym jakiegoś problemu. Sam ten stojak, sorry, cały czas się wycieram, ale to jest jeszcze przed wcieraniem tego olejowosku, więc wszystko jest tłuste. Się zmęczyłem. 20:40, sobota. Ale nie ukrywam, że chciałem to skończyć i się udało. Czy coś jeszcze mogę dodać? Chyba nie. Odpalam frezarkę, widzicie? Odpalam szlifierkę z tym zielonym padem, wcieram to i zostawiam do jutra. Jutro kolejna, no jutro niedziela. Czyli w poniedziałek jeszcze jedna warstwa olejowosku i na wtorek będzie stojak na wino gotowy. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!